Co to znaczy impostor? No, musisz zabijać ludzi. Musisz tego zabić. Dokładnie. Dobra, lecimy. Niestety... Crewmate... Crewmator... Dobra, lecimy sobie do lawy. Okej, okay, tam był pomarańczowy, czarny, liso-czerwony. Okej, okay, robimy temperaturkę. Okej, okay, okej. Okay. Zróbmy sobie tutaj. Myk, myk. Mamy to. Pójdźmy do specimena od tej strony. Sprawdzimy to. Dać follow na 10 minut? Tak, tak, tak. Daj follow na 10 minut. Trzeba. Trzeba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mamy to. Ok. Nie, no les. Ale żeby trzy osoby nie żyją? A to my na 9? Ok, dobra, to są. A ty zgłosiłeś, dobra. Ja zgłosiłem ciało, na ciało jest na kamerach, a Lisu se wskoczył w Benta. Oho! To ja wam powiem tak. Blacki zabił na moich oczach. Lisu, Lisu, Lisu. Mhm. Blacki zabił na moich oczach i jak zauważył, że przyszedłem z za rogu, to szybko zreportował. Tak, a gdzie zginął? Kogo to jest ciało? Kogo to jest ciało? Różowego. Wydaje mi się, że te wszystkie ciała są po lewej stronie. Zrobił ze mną na O2 taska, po czym poszedł do góry, poszedłem za niego, patrzę, on leży, a Lisu skakuje do Venta. I nie mam nic więcej do powodu, no, ale... do powiedzenia. No to mogę zagrać tak. 50-50 jak chcecie. Nawcie widziała, jak robię taska po prawej stronie mapy. Tak, dobra, się teraz... bo zostało nas tylko. Bo zostało nas tylko szóstka. Jeśli nie trafimy, to rip. Tutaj parami. A, jeżeli nie trafimy, to jest to koniec gry. Nie, ja widziałam Grafa, który... Ja z Nawcią byliśmy i mnie na to. No ja Grafa też, ja też widziałem Grafa i też mi wyglądał na gracza zwykłego. I pod koniec byłem w specimenie i tam bodajże był AB, ale tak, za mało tak. czasu spędziło, żeby powiedzieć. Ja no ja szedłem od strony admina. Że Miki zapalał pierwsze światła, które zgasły tak szybko. To Miki je zapalił na elektryku i pobiegł w dół mapy. Ja otwierałem teraz drzwi do tego, do paliwka, które były zamknięte. Generalnie nie wszystkie drzwi były zamknięte, co było ciekawe, że, więc wydaje mi się, że jedno ciało może być w kompsach, a jedno jest na 100% na paliwku, bo się te drzwi całkiem szybko zamknęły. To co? Blacki czy Lisu? Blacki, czy ktoś cię kryje? Mi się wydaje, że Lisu. Możecie zwałtować Lisa, bo widziałem na własne oczy. Ale, ja nie, ale ktoś, dobra, czy ktoś widział, żeby kamery się świeciły w ogóle? Nie. No, okay. nie wiem. I ja go syna na Lisa. Też go syna na Lisa. Ja mogę tak zagrać. Nie, no to jest albo trafimy, albo nie. No ja nie widziałem kamer się świecących. Ja nie wiem, na co klikać, sorry. I tak Graf byś zagłosował, to raczej by nic nie zmieniło. Leso! Leso! Dobra. No niestety. Aj, Zacha się szybko zdenerwuje chyba dzisiaj jednak. Chyba szybko sobie pójdzie. Już jest zdenerwowany raczej. Tak od razu umiera. Dobra. Jest tu Mandzio. Wyłączenie tego. Aj, Mandzio, Mandzio, Mandzio. Ajajaj. No tak właśnie, tak myślałem, że kile są po lewej stronie, więc Mandzio też mówił, że on jest przy paliwku i mógł być po lewej stronie. Ajajajajaj. Wiesz, że Onika jest taki problem, że ogólnie jest dużo takich followów typowo za Monga, więc obstawiam, że kurczę, niektóre osoby, większość już ma followa, jeśli już kiedyś followowali i chcieli spoilerować, ale im nie wyszło. Dzisiaj będzie większa na to szansa. Zobaczyłem na Vitalsach, że zielony sypnął, ale nie zdążyłem dobiec do przycisku. A wiesz ile? O, dobrze, że nie sypnął. Dobrze, że nie wcisnąłeś. Do admina biegłem zobaczyć, ale nie otworzyło się. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to widziałem V1 Zula, jak tylko biegał sam po laboratorium. No bo robiłem taska, robiłem trójkę, ampułki. No. A to ty jesteś Graf. Mhm. No bo my się tak trójkę znaleźliśmy przy sobie strasznie od elektryka. Więc jeden z was jest impostorem. Nawcze według mnie jest clean, więc to jest Blacki albo Mandzio. Aha. Nie no, Blacki wydał Lisa, nie miałby żadnego powodu, żeby wydać swojego kumpla i wrzucić go padał, to muskła, że to jest jakaś... No czyli Mandzio się wydał się w tej chwili. Elo. Albo no, Mandzio, albo Blacki. Nie. My się jeden na... z was. Teraz nie, ja nie trójkę, my właśnie w trójkę. Gdzie w ogóle Blacki, bo ty naprawiałeś światło. Ja widziałem, że no. się drzwi otwierały do elektryka, ale jak się drzwi otworzyły, to światło się już zdążyło tutaj naprawić. Tak, zatem to chyba Nawcia wbiła, tak? Ogólnie tak, Nawcia wbiła i później ty chyba zaraz po na samym końcu ja od prawej, tak. A wcześniej nie, od lewej. Taska,
Ale od prawej ja przyszedłem, tak. Otworzyłem drzwi na prawej i od tego wbiłem. Ja nie wiem, od kiedy ty nawcze biłeś. Nawczem byłem na początku, robiłem taska. Graf, nie masz powodu, żeby mnie wotować, ja mogę na ciebie zawotować. To zawołtuj na mnie, spoko. Otworzyłeś drzwi, no to może być prawda akurat, że otworzyłeś drzwi, bo mi się przed całą twarzą zapytały drzwi, jak ty już byłeś blaki w środku. No tak, ja to jeszcze skipuję. Ja zapalałem światła i kliknąłem ten. Mandzio się wkopałeś, myślę, mówiąc o blakim z Leso. Nawcza jest Queenie, jestem Nie wkopałem się, tylko przypomniałem informację. Nie, Graf. Mylisz się tutaj. Nie, ja skipuję to jeszcze, bo to jesteś albo to jest Nawcza, albo to jesteś ty, Graf. Ajajaj. Ale wydaje mi się, że raczej Graf, bo Nawcza się trzyma cały czas z blakim. Oho. No, ta? Nie? Nie wiem. Nawcza mnie nie zabiła w lapce na pierwszej rundzie, więc ale to, że cię nie zabiła w lapce, nie oznacza, żebym miała cię zabić. Tru. Niedobrze. Już mogli wyrzucić Mandzia, kurde, byłoby po robocie. Prawie. Kogoś słychać? Komuś przebija? Sorry. Ja kliknąłem guzik. Kurde, ale przypsik. No niestety, no nie siadło. Czas chyba widzicie wszystko, chyba jest okej. Okay. Możliwe, że mogę dać troszkę to niżej, o tutaj w tym miejscu, bo mogę zasłaniać takie różne rzeczy. Okej, okay, mogę zrobić to w ten sposób. Okej. Okay. Kozak. Dobra. Chociaż na tej kurde ziemi przydałoby się trochę inny kolor to zrobić. Innym kolorem to zrobić. Wiesz, że Mandzio, który cię zabił, jest impostorem? Nie, no co ty? Widzę, że coraz dłużej. No, kurde. Niestety, Juina, siedzę. Co ty naprawiłeś? Światło. Okej, okay, Mandzio, bo ja naprawiłem światło, więc Mandzio mówiłem. Mandzio się wydał. Nie wiedziałem, że myślałem, że mnie nie widziałem. Nie miałem innego kłamstwa. Vote Mandzio, ja naprawiłem światło. Okej. Mówiłem, że jesteś samochód. Nie, zauważyłam cię, no. Akurat. No, nie pykło. Graf, nie było innego wyboru, co nie? No byłeś z Nawcią, wcześniej ciebie nie zabiła, mogę tylko na nią życzyć. A wcześniej tego. No, Lisu to miał pecha totalnie w timingu. Ja cię wyczułem od razu, jak to powiedziałeś. Swoją drogą, jak ktoś będzie martwy w następnej rundzie, zapraszam na kanał tekstowe klipy, bo tam rzuciłem bardzo fajnego. Okej. Gdzie wy wysłaliście to? Kody Among Us. Amogus. Cześć w ogóle wszystkim. Cześć, Zebo. Witaj. To tam dobrze, cześć, Zebo. No dobrze, dobrze. O, to super. A jak u ciebie? Jest ej, nie? Mogło być gorzej. No i super. Dobra, pijam do was. A ty, Mandzio, nie wiem, co robić, oglądać, grać w LoL'a, grać w Minecrafta? Nie, nienawiści do policji wychowany. Oczywiście, że oglądać. No to lecimy. O Jezus, czy mi działa mikrofon? Działa. Chłopaki, to znaczy impostor. Jezu, ten znowu. Na zdrowie. To znaczy impostor, ja mu tłumaczyłem tylko po prostu, na język Grafa. No jest tu Nawcia, Lisu, Zacha, Zebo, okej. Okay. Oho. Ale okay. Że tak szybko? Musiało to się tak po lewej szybko stronie wydarzyć. Gdzieś było po prawej. No, no chyba dobra, no to z prawej strony. Lisu, Zacha. Zebo jeszcze. Ja Zebo. Po prawej. Zebo był. No. Nawcia, Lisu, Zebo, Zacha byli po prawej stronie. Ja pobiegłem w dół. A gdzie ciało było? Na elektryku. No to Mandzio ma światła i ktoś go odwalił. Ja byłem w adminie. A ja nie byłem przy światłach, ja byłem na dole. Poszedłem do drzewa. Okej, no to Blacky self-reportem? Nie. Albo ktoś kłamie. Teraz kto kłamie? A kto Mandzia potwierdzi? Mandzio, Mike czy Graf? I teraz tak, Mike, który jest w adminie. Pytanie, tak. Czy jest na stole? Nie na stole. A co robisz? No właśnie widziałem, jak kucu pada. I biegłem do stołu, żeby zobaczyć, jak jest rozłożenie i chciałem już zgłaszać, no ale... No ja byłem na temperaturze, zdążyłem zbiec do temperatury i zacząłem robić temperaturę, ale nie skończyłem. Graf używa odwrotnej psychologii, na początku powiedział, o jestem impostorem, coś takiego, bo serio jest. Ale ostatnio też tak powiedział i nie był. Ale ostatnio tak powiedział, bo nie był, a teraz tak powiedział, że jest. W sensie to już jest, ja myślę, to znaczy, ja się zgadzam, bo można go wygłosować za to, żeby się nauczył, że się tak nie mówi. No, przyznam się. No, ja jestem profilaktycznie. No i git. Ale macie jednego crewmate'a mniej, ja to zwykle sam siebie zagłosuję.
No i bardzo no, dobrze. Przed chwilą mówiłeś, że jesteś impostorem, no, zdecyduj się. Jak uczyć metagame'a w Among Us, to myślę, że uczyć go w sposób taki, że bez żadnego, jak to się mówi. Po prostu wy... No, no mercy, po prostu. No Lisu, nie lituj się nad grafem. Szkoda, tasków nie będę robił. Dobrze. No, zrobisz martwy. Jak otuszek zrobisz. Nie będę, nie. Zrobisz, bo nie... jesteś impostorem. Dokładnie, o to. No cóż, no, zwiększył się czas, no co mogę powiedzieć? Jakoś tak wyszło. Dobra, no to co? Weaponsy, przed nami. Ja mam takie pytanie, ale to po tej rundzie. No? Po tej rundzie. Robimy download. Oj, no weszły donate, żebym kurde w Amonga grał, no czat. O, wow. Dobra, to jest krótka piłka, Zacha. Chyba, że masz super historię, która mnie przekona, że nie zamordowałeś Zeba. Czemu ja miałbym go zamordować? Zostawiałem ciebie z Zebem, zaczęło gasnąć światło, po czym zgłaszasz jego ciało. Stary, z Zebem zostawiłeś mnie pod adminem, a ciało znalazłem... 3 sekundy temu. Nie, to tak. Mam, jak to się stało, że zdążyłem dobiec do pomieszczenia z asteroidami i tam zreportować to ciało? Z asteroidami? Co? Tak, ja mogę ja to byłem... potwierdzić. A ja byłem w Weponsach teraz. Dlatego mnie ciekawi ta dedukcja, nie? Ja byłem w Weponsach, robiłem download. Znaczy w sumie no nie widziałem nikogo, no bo miałem na środku wielki napis download, ale... Czyli nie wiem, Ivy, bo może jest ciemno, dlatego też nie widziałeś nikogo? No, jestem na zewnątrz przy pomieszczeniu z... Nie no, ni cholery, Zacha, ja tego nie kupuję. Zostawiłem was sekundę temu, ciebie i Zeba, Zacha, i Zeba, teraz go znajdujesz, jeszcze on się z tobą... To jest niemożliwe, Zacha. To jest awykonalne. Dziękuję, Mandzio, w takim tylko... razie, że tak bardzo... No, ale mam, Mike mówił, że jest za nim. Chciałbym dowiedzieć się, kto gdzie jeszcze był, bo na razie Mandzio tutaj mnie obrzuca jakimiś argumentami. Biegłam do butli, jestem już w tym pomieszczeniu przed... Jak to się nazywa? Przed butlą, o. Storage taki, no dobra. Ja jestem w przejściu między elektrykiem, a tym właśnie O2. Mandzio, bo miałeś jakieś pytanie, w ogóle mówiłeś. A to jest później, po rundzie, co powiecie. No nie wiem, jak uważacie, to jest dla mnie skip na 7, ale po prostu ciekawi mnie... Dla mnie też skip ale na 7. Ale i tak już... wniosek ze strony Mandzio, ale okej. Chociaż sobie jedna osoba mogła być wygłosowana... Czyli co, ty, Mike, uważasz, że to jest Zacha? Ja jestem zdania, że to jest Mandzio, bo ja wbiegałem za Zachą zaraz. My byliśmy przez moment zestakowani nawet, jak było ciemno. Oho. Ja też widziałem przycisk. Albo oboje są impostorami. Tak też by mogło być. Ach, jestem trochę nieprzyzwyczajony znowu do 2D, jak graliśmy w Garry's Modową wersję 3D. A teraz jak mamy znowu grać w 2D... To kurde, trochę żyg. Wow, chyba zmienili ten napis, ile jest zniszczonych komet. Dobrze, że ktoś naprawia światło. Bardzo miło. Na stówę tam jakiś kill padł. Nie ma szans, żeby nie padł. Nie, naprawdę nikt tu nie przyszedł. Naprawdę aż tak tu het. Oho! Juzu! Lisu, co to miało być? No kurde. Co to miało być? No tak stanąłeś sobie i nagle drzwi się zamknęły. No, czemu tak długo nie było światła? Kto naprawił światło? No ja naprawiłem światło. Ej, naprawił u góry. I no właśnie, ja tak się zastanawiałem. To by się mogło zgadzać, bo ja z Abim wybiegałem i wbiegaliśmy na dół, to widziałem, on tam chyba download robił. No tak, robiłem download, ja potem strzelałem. No impostor na pewno nie jest zbyt inteligentny, zabił najbardziej podejrzanego. No. Ale przecież to ty też jesteś podejrzany. Ty jesteś, Mandzio, podejrzany. Ja teraz po widziałem. Rundy. Nie, dobrze. Mandzio, teraz widziałem. A może teraz to jest odwrócona psychologia i jednak... Tam nie gdzie widział. Tam nie gdzie widział. Ja ciebie widziałem, teraz stoisz przy teleskopie, bo... A gdzie ciało? Z tego, ze Spiceman Rooma, tym górą. No kurde, jakie fajne blaki, ma zasięg wzroku. Pogu. No praktycznie przy tobie jestem. Przez twojej postaci, no. Ja, co? Jak nie, Blacki, to chyba niewidzialny nie, jesteś. Dobra, to ci zrobię klipa, jak będziemy. Dobra, wiesz co, Blacki, a być może niewidzialny Bóg to jest. Nawcia, gdzie jesteś? Ja zrobiłam butle O2. Lisu, gdzie jesteś? Z IBIM przy... Przy światłach. Przy prądzie, no. Razem z tobą, tak? Tak, jesteśmy przy wejściu po prawo. Ja znalazłem ciało przy stole w adminie. Zachy.
Przy stole w adminie. No to wydaje mi się, że raczej Lisu tego nie zrobił. Dwie podejrzane osoby, które, no nie wiem. Bo Lisu był w weaponsach. Mogłyby z Venta gdzieś wyskoczyć w labie. Bez Blacki, Manjo. No dobra, to ja może siebie nie oczyszczę, ale oczyszczę Blackiego, bo Blacki dopiero co wychodził ze specimen roomu. Ja głosuję, nie wiem, na Lisa. Ja na Manjo dałem. A no to GG. Zresztą Lisu też mi się trochę wydaje podejrzany, ale wydaje mi się, że będzie bardziej. Dobra. Zobaczymy. Okej. Okay. Lecimy sobie do specimena zrobić ostatnie zadanie. Mamy jeszcze upload i mamy dwa zadania w storage'u tam. Więc zaraz sobie ogarniemy. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziękuję za subskrypcję. Za drugi miesiąc. Serduszko dla Mega Wolfa. Za drugi miesiąc subka. Będę musiał 8 minut jeszcze napisać. Witaj, witaj. Na streamku. Coś mi ominęło? No, chwilę grania teraz w Amonga. Ogólnie streama to cały. Całe 8 godzin. Dobra. Okej, coś znowu włączył światło. A nie, nie mam. Nie, mam to zadanie. Dobra. Zróbmy sobie. Coś pewnie znowu w kurde zabija przy świetle. O, Mike jest w środku. Okej. Mike? Tak, AB, ja ci powiem, bo ty znalazłeś ciało. Ja wbiegłem tutaj, chciałem naprawić światło, zobaczyłem przycisk, zamknęły się za mną drzwi, nie mogłem wcisnąć przycisku, więc zacząłem je otwierać. Bo szukałem ciała po ciemku. Okej, okay, Mike, ja ci wierzę, bo jakby Mandzio został wyrzucony i rzeczywiście to był dobry traf, albo Graf był dobrym trafem. Albo Graf rzeczywiście był dobrym trafem, no to ale... to jeżeli gra się jeszcze nie skończyła, Imo też zawsze. Imo ale że Mike... Ale że... Nie, poczekajcie, dlatego że Mike powiedział na samym początku o Mandziu, a jeżeli... Jeżeli na przykład... Nie no, zaraz był moment, kiedy dwa kile padły? Jeżeli Graf naprawdę nie był impostorem, to tak naprawdę Mike mógł zamieszać i po prostu wyrzucić Mandzia. A to nie tak, że... A był jakiś double kill w ogóle, czy nie? Nie było żadnego double killa. No to mógł być... To nie jest Graf. Mike, z Mike'iem minąłem się w miejscu, w którym mógłby mnie zabić, nikt by nie zauważył. Imo Graf po prostu grał jak PPG mi się i wydaje, że ugarany. Mi się wydaje, że Graf mógł faktycznie... Teraz tak. Ale on za każdym Nafcia, razem Nafcia, sobie nie, tak gada, Nafcia, ja mam pytanie. Ty i AB gdzie poszliście? Bo my byliśmy w specimenie. Ja byłem w specimenie, potem wyszedłem... I potem... Dobra, ty powiedz. No? Powiedz już. I potem ja poszłam jeszcze do laba, dlatego że miałam tam ostatnie taski. I w sumie tyle. Zaczęłam biec do Electricala, ale jeszcze nie zdążyłam. Byłam na samym końcu przy storage'u mniej więcej. Ja poszedłem ze specimena, ja potem przez admina. Mike. Przez admina było, poszedłem do tego storage'a tam po lewej stronie, w sensie tam gdzie się zrzuca śmieci. I poszedłem tam ale potem do góry Lisu, i spotkałem ciało tam, gdzie ja ciebie był też ten. Nie widziałam. Lisu to jest osoba, którą miałem w labie, ja na niego głosuję. Nie jestem pewien, ale... Może to mógł być, kurde, zły strzał. Nie kliknęło no, mi! Długo się trzyma. Nie kliknęło mi! Nie kliknęło mi! Na końcu! Zaha, wiesz, że z mojej perspektywy to naprawdę robiło dużo sensu. Nie, ja rozumiem, spoko. Jezu, Graf, nienawidzę cię, jesteś okropny!